dwa okrągłe jubileusze i silna reprezentacja polskiej młodej sztuki w Sopocie. To już 50. aukcja najzdolniejszych artystów młodego pokolenia i 25-lecie istnienia jednego z najważniejszych domów aukcyjnych w kraju. Grono odbiorców jest coraz większe. Aukcje młodej sztuki cieszą się ogromną popularnością, także odnotowujemy to na naszych właśnie wydarzeniach, które prowadzimy. Zawsze mamy wypełnioną salę po brzegi. Myślę, że to jest najlepszym wyznacznikiem tego, jak duże jest zainteresowanie i jak bardzo się to wszystko rozwija. Ja mam nadzieję, że ta aukcja, którą tutaj właśnie teraz organizujemy, nasza 50. jubileuszowa aukcja młodej sztuki, będzie już w ogóle takim kamieniem milowym, prawda, który tutaj nada ton przyszłym wydarzeniom. I mogę tutaj powiedzieć z całkowitą pewnością, że jest to absolutnie najlepsza oferta, jeżeli chodzi o aukcję młodej sztuki. To oczywiście Zofia Błaszko, do której należy zresztą rekord aukcyjny w Polsce, 17 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że prace licytowane są od kwoty 500 zł, no to jest to wynik naprawdę imponujący. Warto tutaj podkreślić również Adama Bakalarza, artystę z Krakowa, który jest jeszcze studentem, co prawda, ale już kończy właśnie uczelnię w Krakowie. Poza tym warto zwrócić uwagę na Katarzynę Kołtan, artystkę z Koszalina, która trudni się malowaniem techniką tempery jajecznej. Renata Godlewska, również uzyskująca bardzo dobre wyniki na naszych aukcjach, a także szereg innych artystów, naprawdę, o których można by po prostu wymienić tutaj wszystkich, którzy są po prostu w tej naszej ofercie. Prace młodych i uzdolnionych artystów cieszą się coraz większą popularnością. Po wernisażu zapraszamy już 13 czerwca na wystawę połączoną ze sprzedażą. Polecamy również zobaczyć Sopocki Tydzień Sztuki Zakończony oraz przekazanie obrazu kupca gdańskiego do muzeum. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.